Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim na moim kanale. W tym odcinku będziemy sobie kontynuować poprzedni odcinek, czyli rekord Gerda Müllera, część druga. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie opowiadając, lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim będziemy sobie kontynuować poprzedni odcinek, czyli rekord Gerda Müllera, część druga. Także zapraszam Was do oglądania. Rekord Gerda Müllera, część druga. W meczu 33. kolejki, wykorzystując rzut karny przeciwko SC Freiburg, strzelił swojego 40. gola w rozgrywkach ligowych, tym samym wyrównując rekord Gerda Müllera z sezonu 1971-1972. Po zdobyciu bramki zaprezentował podkoszulkę z wizerunkiem Gerda i napisem Forever Gerd, po polsku na zawsze Gerd, a następnie przebiegł przez szpaler utworzony dla niego przez kolegów z drużyny oraz sztab szkoleniowy. W Monachium i Düsseldorfie zawisły billboardy z hasłem Robert Lewandowski, Wir sind half stolz auf dich in Polen, czyli po polsku Robert Lewandowski, jesteśmy z siebie dumni w Polsce. O, okej. Okay. Ufundowany przez grupę Wirtualna Polska. 22 maja 2021 roku w meczu 34. kolejki Bundesligi z FC Augsburg, wygranym 5-2, strzelił 41. bramkę w sezonie i pobił rekord Gerda Müllera z sezonu 1971-1972. Dokonał tego swoimi 350 występami w Bundeslidze. 250 zwycięskim. Oddał w tym spotkaniu 6 strzałów, natomiast kluczową bramkę zdobył w 90 minucie, pokonując polskiego bramkarza Rafała Gikiewicza. Ustanowił tym samym nowy rekord bramek strzelonych przez piłkarza w jednym sezonie Bundesligi. Potrzebował do tego 29 występów, zdobywając w nich 25 z nich, strzelał gola co 60 rozegranych minut, zdobywając gola średnio 1,341 bramek na mecz i wyrównał również rekord Bundesligi, który sam ustanowił w poprzednim roku. Po ustanowieniu rekordu wraz z prezydentem klubu Karlem Heinzem Rummenigge spotkał się w klubowym muzeum z żoną Gerda Müllera Uschi, której przekazał pamiątkową koszulkę z dedykacją dla jej ciężko chorego już wówczas męża. Także myślę, że w tym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka właśnie z tych ciekawostek na moim kanale. Na razie.